Za chwilę poprosimy do nas tutaj na schody 6 osób, którym wręczymy nagrody. Będą to nagrody, które w wyniku plebiscytu naszych czytelników wytypują najlepszy aparat systemowy ostatniego roku, najlepszy aparat kompaktowy roku i najważniejsze wydarzenie artystyczne roku. W plebiscycie wzięło udział niemal 2000 naszych czytelników, także jest to bardzo szeroka próba jak na branżę fotograficzną i myślę, że mamy taką nadzieję i takie przekonanie, że te typy naszych czytelników odzwierciedlają pewne tendencje rynkowe. Ponadto mówię o 6 osobach, bo przyznamy również 3 wyróżnienia niespodzianki, ale o tym za chwilę. Tak więc pierwsza i z punktu widzenia rynkowego najważniejsza kategoria, najlepszy aparat systemowy roku. I nasi czytelnicy dosyć jednoznacznie jako najlepszy aparat systemowy roku wybrali Nikon D3. Poprosimy przedstawiciela Nikon Polska po odbiór nagrody. No ale oczywiście życzę wszystkim, żeby go wzięli do rąk i zobaczyli jaką jest wspaniałą maszynę. To dziękujemy bardzo. Możesz zostać w pobliżu. Kolejna nagroda to był plebiscyt na najlepszy kompaktowy cyfrowy aparat ubiegłego roku. I tą nagrodę otrzymał aparat, no można powiedzieć, lidera na rynku, aparat firmy Canon i był to Canon PowerShot G9. Czy to jest zaskoczenie? Ciężko powiedzieć, na pewno G9 było długo również oczekiwany aparatem. Zapraszamy przedstawiciela Canona, zdaje się Robercie, tak? Zapraszamy Cię do nas bardzo serdecznie po odbiorze nagrody. Brawa! Dziękuję bardzo wszystkim czytelnikom za ten wybór. Mam nadzieję, że za rok na 7-lecie będzie więcej aparatów Canon. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Ja tylko dodam na pocieszenie, to jeszcze dyplom. Jeszcze dodam na pocieszenie, że na drugim miejscu również był Canon. PowerShot S5S. Także jeżeli chodzi o kontakty cyfrowe, Canon tutaj był szalenie, że tak powiem, przodujący. Na trzecim miejscu, dodam, był Sony CyberShot H9. Na czwartym miejscu Nikon Coolpix P5100. I na kolejnym miejscu był Olympus Mio 790. Także z takich informacji z dalszych miejsc. Jednak fotografia to nie tylko sprzęt. Dlatego też w plebiscycie naszych czytelników bardzo ważne miejsce zajmuje kategoria najważniejsze wydarzenie artystyczne roku. Najważniejsze wydarzenie artystyczne roku fotografii. I w tym roku miesiąc fotografii w Krakowie. Zapraszamy przedstawiciela Polski Stokiowskiej. Ja tylko dodam, że rywalizacja między
Dziękuję bardzo czytelnikom Fotopolis i mamy nadzieję, że nas na tym roku wygramy w pierwszym. Ja tylko dodam, że Miesiąc Fotografii w Krakowie i Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi rywalizowały ze sobą bardzo ostro. I Miesiąc Fotografii w Krakowie zwyciężył zaledwie 4 głosami. Także konkurencja co roku jest wysoka. W ubiegłym roku to Łódzki Festiwal zwyciężył dosłownie kilkoma głosami. W tym roku Miesiąc Fotografii w Krakowie. Myślę, że to motywuje oba festiwale do naprawdę silnych starań. Brawa dla Krakowa. Dodatkowo chcieliśmy, podobnie jak w zeszłym roku, przyznać wyróżnienia dla filmy, które w jakiś sposób pokazały, że na rynku fotograficznym można działać w inny, lepszy, oryginalny sposób. Tymi wyróżnieniami chcemy pokazać, że my jako ludzie działający w branży, jako medium branżowe, doceniamy pewne działania, które nie są tak spektakularne jak nowe modele aparatów, natomiast budują zainteresowanie fotografią, budują wizerunki firm i powodują, że wszyscy możemy się cieszyć tą pasją, jaką jest fotografia. Tak więc w tym roku pierwsze wyróżnienie to. Dla firmy Olympus Polska poprosimy oczywiście przedstawiciela Olympusa do nas. Mam nadzieję, że już dotarli, bo wiem, że były korki. Olympusa jeszcze nie ma, natomiast wręczymy to wyróżnienie później, ale powiedzmy, o co chodzi. Firmę Olympus Polska chcieliśmy wyróżnić za innowacyjne podejście do fotografii. Kolejnym wyróżnieniem jest wyróżnienie dla firmy Nikon Polska, dobrze, że Wiktor jest w pobliżu, za tak naprawdę za nowatorskie pomysły marketingowe na co dzień, ale również i w szczególności za nowatorskie pomysły obchodów 90-lecia. Dołączamy gratulacje z okazji 90-lecia firmy Nikon. Zapraszamy. I kolejne wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie przyznaliśmy w firmie K-Consult. W tym wypadku jako w tym wypadku roli dystrybutora marki Sigma, znanej głównie z produkcji obiektywów, ale także akcesoriów fotograficznych i lustrzanek cyfrowych również. Natomiast to wyróżnienie przyznane jest głównie za realizowanie i wdrożenie idei Sigma Pro Centrum. Ja przypomnę, że jest to sieć sklepów, wypożyczalni fotograficznych, w których można wypróbować sprzęt Sigma, wypróbować obiektywy, można je wypożyczyć i oczywiście można je kupić. Natomiast co jest na naszym rynku fenomenem, jest to, że firma K-Consult zdołała stworzyć całą sieć takich sklepów w całej Polsce, jak również bardzo sprawny system wypożyczania i testowania obiektywów. I zapraszamy Michała Mikulskiego do nas tutaj na schodze z firmy K-Consult. Zapraszamy serdecznie. Ja tylko dodam, że firma K-Consult z inicjatywą Sigma Pro Centrum również organizuje liczne warsztaty fotograficzne. Także gratulujemy raz jeszcze. Michał jest naszym dawnym redakcyjnym kolegą od kilku lat w firmie K-Consult. Gratulujemy.